Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. A naszym gościem porannym jest Waldemar Gretka, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To zawsze dobra rozgrzewka dla artykulacji kryzysowego, zarządzania, bezpieczeństwa, te wszystkie słowa tak. Panie dyrektorze, ja tak sobie myślę, że... Hmm, co roku przez jeszcze tak dekadę temu mniej więcej, 10 lat temu, to zima była takim najtrudniejszym okresem z punktu widzenia kryzysowego dla Gorzowa i okolic. No bo roztopy, no bo śniegi i tak dalej, i tak dalej. A teraz mam wrażenie, że proporcja jest dokładnie odwrotna, czyli, czyli zimą jest chyba najspokojniej, a to latem teraz mamy najtrudniej. Zgodzi się pan? To zależy, bo jeżeli zima jest tak łagodna jak teraz, to mamy cały czas ptasią grypę, więc mamy dalej zarządzanie kryzysowe w akcji. Natomiast jeżeli pan ma na myśli stany wód, to tak naprawdę jest spokojnie, te stany wód są niskie. Nie, nie zagrażają nam w tej chwili. Oczywiście widzimy na polach dużo wody, ale to nie z tego powodu, że to z rzek wystąpiła woda. To po prostu ziemia jeszcze nie przyjęła nadmiaru ilości wody, która Pada. A są to tereny zalewowe. Mm. Mam na myśli tutaj teren y, rozlewisk Gwarty w kierunku Deczna na, na terenie gminy Santok, prawda? Dokładnie tak. Mm -hmm. To w kwestii wód, czyli przekroczeń nie ma, bo też trzeba powiedzieć jasno, że mm, nie wiem czy pan to będzie pamiętał po prostu, ale, ale że to wyregulowanie, to co się wydarzyło w Siedlicach tam w, przy okazji uregulowania, wyremontowania tej całej infrastruktury, to chyba spowodowało takie bezpieczeństwo dla Gorzowa. No. To po pierwsze, to jest jakby pierwszy krok, ale drugim krokiem jest to, że od, od dobrych kilkunastu chyba lat nie mamy takich zim, jak kiedyś pamiętaliśmy, z olbrzymią ilością śniegu, który w momencie, kiedy się robi ciepło, nagle spływa do naszych rzek, i wtedy rzeki ewentualnie mogą występować. Na chwilę obecną stany wód są gdzieś około metr poniżej poziomów mhm. ostrzegawczych, więc. Bardzo spokojnie do tego podchodzimy. Tego można sobie życzyć, żeby tak było przez cały czas. Wspomniał Pan o innym problemie, czyli z tym, którym w tej chwili się zmagamy. Na no ile sytuacja jest pod kontrolą, jeżeli chodzi o. Tutaj gmina Deszczra chyba najbardziej jest zagrożona, prawda? Tak, tu jest bardzo dużo hodowli. Na tyle pod kontrolą, że zaczynamy znosić strefy i znosić obostrzenia, więc myślę, że wszystko wróci za chwilę do normy. Mówimy o ptasiej grypie oczywiście. I w Gorzowie na przykład pojawiły się żółte tablice. Tacy kierowcy, którzy się rozglądają, na pewno je zauważyli, bo to między innymi Naukoszyńskiego no, chyba taka tablica jedna wisi. No, w kilku miejscach na terenie miasta, co one oznaczają dla nas, że jest to teren zagrożony, bo to powiem szczerze no, budzi trochę taki strach. To generalnie oznaczamy teren, na jaki jest wprowadzona strefa i pewne obostrzenia. Między innymi. E, obostrzenia dotyczą sprzedaży, jaj z, z, z takiego powiedzmy, wolnego wybiegu, e, czy obostrzenia dotyczą tego, że trzeba drób trzymać pod zamknięciem, pod dachem, a jak wiecie państwo, największe zagrożenie, jeżeli chodzi o ptasią grypę, powodują dzikie ptaki. Mhm. No i e, te, te dzikie ptaki niestety i to nie tylko w sytuacji, kiedy on ten dziki ptak musi wylądować na naszym podwórku. Wystarczy, że. Część rzeczy rzuci z siebie z góry i mhm. one spadną, a, a nasze ptaki będą z tym miały kontakt, więc mogą się zarazić ptasią grypą. Tak, ale te tablice, one, bo to trzeba też chyba jasno powiedzieć, że dla mieszkańców Gorzowa, którzy no nie zajmują się hodowlą drobiu, którzy kupują jajka w supermarkecie albo na rynku przyjeżdżego no to tutaj nie ma, to, to nie jest jakaś taka informacja nie. dla nich bardzo ważna. Nie, absolutnie. Tam wszędzie jajka są bezpieczne. Nasze inspekcje chodzą, sprawdzają, kontrolują. To, to także mamy pod pełną kontrolą, proszę się nie martwić. To nie jest dla Państwa żadne zagrożenie. Przejdźmy do tematu obywateli Ukrainy, którzy powoli trafili tutaj do Gorzowa, bo w tej chwili w Gorzowie, no właśnie, bo ta sytuacja się ciągle zmienia. 1 marca, i to jest bardzo ważne, zmieniły się przepisy. A propos finansowania, zasad finansowania pobytu tutaj w miejscach zbiorowego zakwaterowania, czyli mówiąc najprościej, na przykład w hotelu Mieszko. Hotel Mieszko to jest taki przykład, gdzie jest najwięcej skupionych osób z Ukrainy, głównie kobiety z dziećmi, ale też rodziny, Zmieniły się przepisy na zasadzie takiej, że kto pracuje i może, bo tam też są wyłączenia, musi współfinansować. Mówimy o obywatelach Ukrainy, muszą się krótko mówiąc, dorzucać finansowo do swojego pobytu, połowę takiej racji dziennej muszą finansować, tak to nazwijmy. Co spowodował ten przepis? Bo wiemy o tym, że miało się zacząć, miało się zacząć pewne zmiany polegające na tym, że niektórzy obywatele Ukrainy stwierdzili, że oni w takim razie opuszczają. Te miejsca zbiorowego zakwaterowania I tak w cudzysłowie idą na swoje No i taki proces obserwujemy mm -hmm. jak, jak duży to jest proces? Na początek Panie redaktorze chciałbym podziękować Wszystkim zaangażowanym w pomoc dla uchodźców z Ukrainy W imieniu wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka Swoim własnym I wszystkich instytucji, które pracowały Na rzecz obywateli Ukrainy Tak, 1 marca Weszła Zmiana do ustawy, i w tej chwili wszyscy ci, którzy uchodźcy, zaznaczam, tylko dotyczy uchodźców, czyli osób, które przekroczyły granice państwa po 24 lutego poprzedniego roku i nie wyjechały z terenu Polski na więcej niż 30 dni, będą musiały partycypować w kosztach swojego utrzymania. No, i na 31 grudnia na przykład mieliśmy w miejscach zbiorowego zakwaterowania 3030 osób, a na dzisiaj mamy 2613. Mówi Pan w skali całego województwa, panie tak, dyrektorze? Oczywiście mhm. mówię w skali całego województwa, więc to jest jakieś 15% mniej osób już jest w, mhm. w tych miejscach zbiorowego zakwaterowania. Pewnie za chwilę część uzna, że woli pójść na swoje i w jakiś sposób się usamodzielnić. No w tej chwili jesteśmy zawalani, przepraszam za słowo, zawalani wnioskami o pomoc, ponieważ zawsze osoby, które mają kłopot. I nie są objęte tymi wyłączeniami ustawowymi. Czyli powinny dopłacać do swojego pobytu. Mają możliwość złożyć wniosek do pana wojewody o rozpatrzenie, bo są na przykład w trudnej sytuacji. Są zarejestrowani na przykład tak, w Urzędzie Pracy. Nie mają pracy, nie mogą znaleźć pracy, no trudno wymagać, żeby ta osoba, która jest aktywna na rynku pracy, poszukuje tej pracy, a nie może jej znaleźć, żeby musiała partycypować w kosztach. Więc w takim wypadku ze względów humanitarnych wojewoda może się zgodzić na to, żeby jakby zwolnić z tej partycypacji tą osobę. A jakich argumentów najczęściej używają te osoby, które chcą być zwolnione? Szanowni Państwo, no muszą wypełnić wniosek, który tam jest chyba sześciostronicowy i bardzo Dokładnie opisać swoją sytuację, więc pełną sytuację, jakie dochody mają, dlaczego się starają o takie zwolnienie, to wszystko muszą wpisać i dopiero każda, każdy wniosek jest indywidualnie rozpatrywany przez zespół powołany przez pana wojewodę, i dopiero ten zespół podejmuje decyzję. I przedstawiam panu wojewodzie do tego, żeby można było zwolnić tych ludzi z partycypacji. Ale to nie jest też tak, panie dyrektorze, że to się tym ludziom nagle odcina pępowinę i odcina się pomoc, i teraz wy idźcie i nie interesuje nas, co się z wami wydarzy. Tylko ja, ja mu przejaskrawiam specjalnie, <tuk> tylko y, ja tak rozumiem ten zapis nowelizacji ustawy, i tak rozumiem tę zmianę, że minął rok. Rok, gdzie od samego początku po wybuchu wojny, kiedy tutaj trafili trafili. Zmęczeni, śmiertelnie przestraszeni ludzie, bardzo często ci, którzy stracili swoich bliskich w wojnie, w krwawej wojnie, no to tutaj nikt nie dyskutował. Minął rok, i jak rozumiem, to jest, taka, to jest takie zasugerowanie, pokazanie, ale wyraźne. Możecie już i powinniście zacząć sobie radzić sami, no bo zwyczajnie, żeby nie zatracili instynktu ci ludzie. To prawda, proszę pamiętać, że mniej więcej od pięciu, może sześciu miesięcy już mówimy o tym, że mm, najwyższy czas, żeby ci ludzie się zaczęli usamodzielniać i tak naprawdę żyć wśród nas tak jak każdy z nas. Tym bardziej, że jak wiemy, duży i, i to, to żadna tajemnica i, i żadna ujma, że, dużą, że dużo ratunku dla naszego rynku pracy stanowią właśnie obywatele Ukrainy. To prawda, ale też proszę pamiętać, że bardzo dużo pomoc była ze strony Polski. Panie redaktorze, my, jako urząd wojewódzki dzięki hojności państwa zbieraniu darów dla. Ukrainy tak naprawdę wysłaliśmy tylko z województwa Lubuskiego, z magazynów y, Urzędu Wojewódzkiego 985 palet na Ukrainę. To wszystko pojechało jako pomoc, i to też jest e, tak naprawdę dzięki naszym wszystkim e, rodakom, lubuszanom, którzy swoją pomoc ofiarowali. 1 marca weszły te przepisy kilkanaście dni temu, o których mówimy, natomiast, no, dzisiaj jest 10, no to tam 9 dni temu, natomiast mm, to jest y, jakby pierwszy etap, a drugi etap będzie w maju, i to już będzie. 75% tak. do zapłaty. Tak, jak teraz muszą 50% dopłacać tak. do swojego pobytu za 50%. osobę. czyli jeszcze pomówmy o tych kwotach może, bo jest 70 zł, to bo one są różne te kwoty, ale akurat w gorzowie w mieszku za osobę, e, jakby skarb państwa czy, czy z rządowych pieniędzy, z naszych pieniędzy e, 70 zł za osobę. Tak. I teraz, jeżeli ktoś, ta osoba, za którą do tej pory było 70 zł, e, jest w stanie sama sobie poradzić, dopłaca 35 zł. Tak, e, natomiast ustawa również to w ten sposób reguluje, że gdyby załóżmy, stawka dzienna była 100 zł, to taka osoba nie może i tak więcej zapłacić, jak 40 zł. Ale w, Gorzowie, ale w województwie lubuskim nawet, nie że w Gorzowie, nie ma takiej sytuacji, żeby nie było ma. więcej niż 70, więc jakby trzymamy się tego. Tak. Może być mniej naj... tak niż 70. A od 1 maja to będzie 75%, czyli w przypadku tych 70 zł, żeby uprościć, tak jak teraz załóżmy dopłacam 35%, to będę dopłacał tam jeszcze więcej pieniędzy. 60 chyba, tak czy tam. Dokładnie. Nie więcej jak 60 zł. Mhm. Każdy może zapłacić. No to, to jest mniej więcej około, to w zależności od miesiąca, tak? bo ten miesiąc ma trochę więcej lub trochę mniej dni. To jest około 1000-1100 zł miesięcznie. Taka osoba musiałaby dopłacić do swojego pobytu. A jaka jest sytuacja, panie dyrektorze, z tą migracją, bo y, wiadomo, na początku by, był bardzo duży przyrost, bardzo duża, mocno zwiększyła się ta liczba osób i to zrozumiałe. Wszyscy to śledziliśmy i wszyscy na to patrzyliśmy i pomagaliśmy, jak tylko można było. Natomiast ym, w którym momencie zaczął się taki odpływ widoczny, że już widać było, że, że ci, którzy mieli zostać, zostali, a już a, a ci, którzy jednak stwierdzili, że to był tylko przystanek, to było tylko takie miejsce y, odpoczynku takiego dojścia do siebie, i ruszyli dalej. Do... Który to był moment? Myślę, że to był gdzieś wrzesień zeszłego roku, i, i ci, którzy mieli zostać, to już stabilizowali. Swój pobyt tutaj, między innymi ze względu na dzieci, które poszły czy do szkoły, czy do, do przedszkola. Natomiast tak do końca wakacji jeszcze ten ruch tych obywateli był Ukrainy, był bardzo duży. I proszę pamiętać o tym, że część obywateli wyjeżdżała dalej na zachód i za chwilę wracała do nas. To prawda, bo myśleli, że na zachodzie jest. Bardziej zachodnio a okazuje się, że nie do końca. Natomiast w kwestii takiej, jak to teraz wygląda? Oni, teraz jeszcze zauważacie, zgłasza się dużo ludzi do tego, żeby zarejestrować się, żeby, żeby Bardzo uzyskać... Niewiele. Bardzo niewiele. To są pojedyncze osoby. Aczkolwiek oczywiście jesteśmy 24 godziny na dobę gotowi każdemu pomóc. Kto jest uchodźcą z Ukrainy, ma prawo się zgłosić tak naprawdę do każdej instytucji może do policji, może do Straży Pożarnej, może do samorządu bo przecież nie musi, wiadomo, że nie musi trafić od razu w Gorzowie do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie też może się zgłosić 24 godziny na dobę bo wszędzie tam, gdzie instytucje pracują, mają specjalny telefon do nas i my pomagamy. Ale wydaje mi się, że też ta sytuacja tak z jednej strony działaliśmy wszyscy instynktownie na hura. Ja mówię my jako Polacy, i też, i, ale też urzędnicy. Też ca, ca, cały ten przepraszam za to wyrażenie, aparat Samorządowy, urzędniczy, państwowy, to źle brzmi jakoś, ale, ale generalnie wiadomo o co chodzi. No to, to mimo wszystko, myślę, że to, to bardzo sprawnie organizacyjnie przebiegło. I, I dzisiaj, tak jak pan powiedział, że rzeczywiście, jak się pójdzie, czy to do Straży Pożarnej, nawet, to jest tak duża otwartość w tych wszystkich instytucjach, w tych wszystkich służbach podległych Wojewodzie, właśnie, że nie ma problemu z tym, żeby przekierowali, może nawet podwieźli, jak będzie trzeba. No, ja pamiętam te momenty, kiedy przyjeżdżali, Obywatele Ukrainy, że, że to no, nawet swoimi. Ja raz sam swoim samochodem wiozłem, bo widzę, że stoją. Transport im odjechał, stoi pani z torbami. Akurat jechałem w kierunku Słowianki wtedy. mówię, wezmę, zabiorę. I, I nikogo to nie dziwiło wtedy. To było fantastyczne. To prawda, tylko proszę pamiętać, że na terenie województwa lubuskiego nigdy nie brakło miejsc dla uchodźców. A tak naprawdę rząd przygotowywał się już przed wybuchem wojny, ponieważ mieliśmy wideokonferencje i przygotowywaliśmy miejsca. Zresztą. Część samorządowców, czy wszyscy samorządowcy w zasadzie pamiętają o tym, bo też pisaliśmy prośby o to, ile miejsc mogą wyasygnować, ile możemy tych miejsc znaleźć. Więc tak naprawdę polski rząd pracował już przed wybuchem i byliśmy na to w pewien sposób przygotowani. Uważam, że bardzo, bardzo sprawnie przyjęliśmy tak dużą rzeszę tych uchodźców, bo w pierwszej chwili proszę pamiętać, że my liczyliśmy na około milion osób uciekających, a tych osób okazało się dużo, dużo więcej. Jeszcze na koniec taka refleksja, bo rozmawiałem niedawno z wójtem gminy Przytoczna, Bartłomiejem Kucharykiem na antenie Radia Zachód i on przed rozmową powiedział sam. Chciałbym powiedzieć, sam z siebie, chciałbym powiedzieć, że to wszystko, co się działo w tych sytuacjach kryzysowych, że rozliczanie tych wszystkich pieniędzy... Z Urzędem Wojewódzkim było, było bez najmniejszego zarzutu. Wszystkie pieniądze były najszybciej, jak to możliwe, wypłacane. Co do złotówki, bo wiadomo było, że, że y, samorządy musiały w takich momentach no jakby y, samemu finansować to wszystko, organizować. A była deklaracja, że oczywiście te pieniądze będą zwrócone, ale różnie to kiedyś bywało. A tutaj wójt mówi, proszę powiedzieć, ch chciałbym to powiedzieć, to powiedział, że, że od razu najbardzo szybko zostały te pieniądze, te wszystkie rachunki wyrównane. No to ja Dziękuję bardzo panu Wójtowi za tak, rzetelną, za tak rzetelne przedstawienie sytuacji. Tak, to prawda, pracowaliśmy na najwyższych obrotach, ale daliśmy radę i robiliśmy wszystko, co możliwe, żeby jak najszybciej zwrócić pieniądze, a uchodźcom pomóc. A żadnego politycznego interesu pan Wójt w tym nie miał. Dziękuję bardzo. Waldemar dziękuję Gretka, bardzo. dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, był gościem Radia Gorzów. Kłaniamy się. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Rozmowa o dziewiątej. Rowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.